No cześć, witam się z Wami dzisiaj w ten sobotni poranek. Właśnie wybieram się, tak jak wiecie z poprzedniego vloga, do Gosford Shopping Center. Patrzę, czy to nie mój autobus, ale chyba nie. No i właśnie, czekam na autobus, jestem w Newcastle. No, mam nadzieję, że tym razem się tak nie spóźnię jak ostatnio. Zobaczymy. No właśnie spojrzałam na apkę, prawdopodobnie się nie spóźnię, bo już ruszył. O, dobra, myślałam, że to mój. Bo on ma dosłownie jeden przystanek teraz do przejechania z High Market tutaj. Fajnie jest, ale jestem już zmęczona. Moje stoisko. Moje stoisko i zmęczona jestem już bardzo. Została nam niecała godzina. Już jest 24 po drugiej, a jesteśmy do trzeciej. No to już zaraz będzie się trzeba pakować. Jezu, ale nawet wyglądam na zmęczoną. No. No ja już wracam, jestem w Eldon Square. Ja tu chyba 100 lat nie byłam. O. Tak dziwnie, a swojsko. No jedziemy? Jedziemy. Patrzcie, jaka zmęczona jestem. O, widzicie mój telefon. Jestem zmęczona. Trzeba się tu jakoś trochę ogarnąć. Wysiadam. Cześć, witam się z Wami we wtorek się z Wami witam i słuchajcie, dzieciaki dzisiaj poszły do szkoły, zaczęli swój pierwszy dzień w tym roku szkolnym i z racji tego, że zaczęła się szkoła i ja zrealizowałam swoje postanowienie związane z tym wydarzeniem, to znaczy zaczęłam. Miałam zaplanowane, że jak dzieciaki pójdą do szkoły, to zacznę transmisję na żywo na YouTube. I zrobiłam to! Słuchajcie, to miał być live spontaniczny, testowy. Z jednej strony nie spodziewałam się za dużo, a się okazało, że i byli ludzie. Ja się trochę bałam, że wiecie, że nie będę miała do kogo gadać, a tu się okazuje, że było dużo ludzi, było kilku znajomych, kilku nieznajomych. Byli ludzie z Polski, byli ludzie z Wielkiej Brytanii, byli Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, byli Polacy z Polski, byli Brytyjczycy, prawdopodobnie po angielsku pisali, więc po angielsku też do nich mówiłam, jak się przywitali, odpowiadałam im na komentarze. To było tak miłe, to było tak fajne, troszkę się stresowałam, nie ukrywam, mimo że ja nie wyglądam na osobę może, która się jakoś bardzo stresuje, raczej kamera, no już jestem do niej przyzwyczajona, zresztą parę razy na live o tym powiedziałam, że może tego nie widać, ale jednak jest to przekroczenie mojej granicy komfortu i tak, mi się to bardzo podobało. Wiecie, czasami jak ktoś Wam zadaje pytanie, sobie myślisz, o Boże, ktoś zadał pytanie. Kurczę, muszę odpowiedzieć, wiecie, ale no fajnie, 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 bo była interakcja, działo się i live trwał 51 minut, 51 minut ludzie chcieli ze mną gadać, więc naprawdę to było bardzo miłe. Pozdrawiam wszystkie osoby, które były. Mam nadzieję, że chociaż parę z tych osób tutaj trafiło do mnie na kanał właśnie na vlogi. I że macie ochotę mnie oglądać.
co wam tam przekazuję swoimi treściami, bo no, czasami bardzo chcę pewne treści przemycić i chciałabym, żeby ludzie ich słuchali. To znaczy, Jezu, jak to brzmi, Boże. Wiecie, o co chodzi? No, tym, co się dzielę, to chciałabym, żeby ludziom sprawiało radość. O, może w ten sposób, tak. Teraz to dobrze ujęłam, bo nie wiedziałam, jak to mam powiedzieć. No, chcę, żeby moje treści ludzi bawiły, albo uczyły, albo no, po prostu sprawiały im jakieś korzyści. O, no. I teraz tak muszę trochę dojść do siebie i biorę się za pracę, bo jestem naładowana pozytywną energią i muszę ją wykorzystać. Czuję chęć wykorzystania tej pozytywnej energii. Zresztą widzicie, widzicie tą energię. Muszę popracować nad swoim słownictwem. Po raz kolejny się na tym łapię. Będę szyła scrunchies. Te, co wam ostatnio na kanale, te, co wam ostatnio we vlogu pokazywałam, te takie rajskie ptaszki i różne inne roślinki. No, czekajcie. Chodzi o ten materiał. W ogóle już powstały haremki z tego materiału i powstała spódnica. Spódnica powstała, tak? To jest spódnica. Zobaczcie, jest spódnica długa. I będzie ona do sprzedaży. I chyba pójdę za ciosem i jutro poprowadzę swoją pierwszego live'a sprzedażowego na YouTubie. Na YouTubie, przepraszam, na Facebooku swoim firmowym, czyli Aleksandra Pawło z tym moim logo firmy. Tak. Także jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje mnie na Facebooku, mojej strony firmowej, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Jutro prawdopodobnie będzie tam live. Jak wy oglądacie tego vloga, to już jest pewnie dawno po tym live'ie, jeśli go zrobiłam, jeśli go zrobię, zrobiłam. No, więc no, trzeba iść za ciosem, bo tak jak mówię, wakacje się skończyły, trzeba się brać do roboty. No, no to widzimy się w kolejnym nagraniu. Pa!